Do zdarzenia doszło w piątek, tydzień temu. Pracownicy zauważyli brak kwiatów. Monitoring pokazał nam ewentualnie, w jaki sposób ta szkoda została zrobiona. Zostało to zgłoszone na Facebooku z prośbą o naprawienie tej szkody. No i okazało się to skuteczne, szkoda została naprawiona. To nie pierwsza taka sytuacja, kiedy monitoring pokazał negatywne działanie czy akt wandalizmu, który później sprawcy przez to, że zostali napiętnowani, naprawili. Nie wiem, czy napiętnowani. Chcemy pokazywać te akty wandalizmu mieszkańcom. I ten akt był również pod przejściem na Zielonej i również został naprawiony. I myślę, że poprzez taką naukę i pokazywanie może dojdziemy do tych mieszkańców, którzy niszczą tego rodzaju urządzenia, że tak nie należy robić, bo to przecież dla nich, dla mieszkańców naszej gminy. No właśnie, tych zniszczeń jest sporo, bo słyszymy o sytuacjach, kiedy niszczone są ławeczki, kiedy niszczone są nawet elementy na placach zabaw. Zgadza się, szczególnie na placach zabaw, które mają służyć przede wszystkim dzieciom. I ogromnej dewastacji dokonuje się na placu zabaw przy szkole podstawowej numer 8, a jest to przecież plac zabaw integracyjny. I również tam w ubiegłym tygodniu został założony monitoring, żeby dzieci mogły bezpiecznie skorzystać z tego placu zabaw. Monitoring się sprawdza, czyli co, będziecie Państwo inwestować w jego rozwój? Cały czas inwestujemy, cały czas rozszerzamy ten monitoring. Oprócz tego monitoringu na placu zabaw przy szkole podstawowej numer 8, również w porozumieniu ze służbami, z policją, przygotowujemy dwa nowe miejsca monitoringu.